stop! Mamy problem. Mordo, my nie mamy problemów. On tu jedzie. Kto? Księgowy. Ogarniam w tym domu wszystko, oprócz ogarniania domu, bo od tego mamy ludzi. Ostrzegam kizownika, gdy coś jest nie tak, a księgowy... Księgowy to prawdziwy pan Maruda. To jest typ człowieka, który potrafi co roku ogłaszać się, że organizuje urodziny, a finalnie nigdy do nich nie dochodzi. A czemu? No bo jest z sknerum. Wizyta księgowego jest 100 razy gorsza niż wizyta u dentysty. Wydaje mi się, że on zawsze chce mi zniszczyć dobrą zabawę. No i po co to się świeci? Jeżeli teraz prąd kosztuje? Nie wiem, ale od tego mam ciebie. A czy ty wiesz chociaż, ile wydałeś pieniędzy w poprzednim miesiącu? No jakoś trochę powyżej średniej krajowej. Chyba powyżej średniej krajowej jakiegoś małego państewka w Afryce. Powiedz mi, po co jest ci te 10 sprzątaczek, jakbyś nie mógł zatrudnić sobie jednej, ale ogarniętej? Wiesz, nie, bo one lepiej czują się w stadzie. A te 20 szyb plus robocizna, po prostu twoje statko nie mogło sobie tego posprzątać, umyć. Ostatnio trenuję golfa, a jak wiesz, teraz strasznie wieje. Czy na molo też wieje? Po co był ten wynajem molo ostatnio? A na randce byłem. Chciałem, żeby było romantycznie. Dobrze, fakty, fakty, fakty. Wytłumacz mi, bo nie rozumiem, jak kąpiele z szamponem mogą kosztować tyle pieniędzy. Musiała wkraść litrówka, bo nie z, tylko w i nie z szamponem, tylko w szampanie. Dobra, która jest godzina? Nie wiem, nie mam zegarka. Wiem, że masz i to już kolejny w tym miesiącu, a nie wiem, czy wiesz, że teraz godzinę można sprawdzać w telefonie. To nie to samo. Dobra, pokażę ci coś. Patrz. Tak wygląda płynność finansowa u zwykłego Kowalskiego. I koniec miesiąca. A u ciebie, mój drogi, wygląda to tak. I nie wiem, czy wiesz, ale szampan może się kiedyś skończyć. Ten szampan kosztował 10 koła. Powiedz mi. No? Czy chociaż jeden dzień... Co jeden dzień? Czy chociaż jeden dzień mógłbyś wytrzymać bez dalania pieniędzy? No może być ciężko, ale chyba dam radę. Ale jestem głodny.
Dzwoniłem po jakieś jedzonko? Sprawdź, w lodówce powinien być kawałek pizzy z wczoraj. Jak z wczoraj? Nie wiem, co się dzieje z Kizą. Ostatnio w ogóle go nie poznaję. Średnio mi się to podoba. Co jeśli już zawsze będziemy jedli pizzę z wczoraj? Przecież to tak, jakbyśmy cofali się w czasie. Wbrew ewolucji. Co oznaczałoby, że niedługo wszyscy możemy obudzić się jako małpy? Kido, idziemy się pościgać? Gleba czeka w samochodzie. Możemy jechać popatrzeć. Co? Jak to? Tylko popatrzeć? Paliwo ostatnio strasznie podróżało. Mogło być cieplej, ale... Ale nie. Trochę wieje. Na tę brudę. Granat, jedziesz z nami? Zostaję. Dobra. Siemano. Siemano. Dawaj, ładujemy się. Eszkasa. Shit. BMW team! Koleżko, lepiej wracaj do swojej fury. Spokojnie, Gleba, spokojnie. A to co, diesel? Benzyna. O tym mówię. Fajna fura. Twoje pusi? No tak go dojadę, że nie znajdą go. Na jak dojadę. Dobra, spokojnie. Nie daj mi się prowokować. Nie daj mi się prowokować. Nie dajcie się. Nie, no daj spokojnie. Poważnie. Wyjść! Wygrywam. Twoja fura. Dla mężczyzn. Ty, no co jest z tobą? No przecież te pajaty cały czas się do nas próbują. Księgowy rzucił mi wyzwanie. Sranie wyzwanie. Nie jesteś sobą, a to tak jakby... Jakbyś nigdy nie istniał, czyli on nie ma się do kogo i o co przyczepić. Jak się zacznę ścigać, będę sobą. No racja, no tego nie przemyślałem. Dobra, wyścig. Ale jak wygram, złomuję twoje auto. Tylko żeby wam się jajniki nie zagrzały. Dawajcie. Jedziemy, jedziemy. Ty. Mać. A pierdol... Może się go uda wyklepać. Co?
Może go wyklepiemy. Twój łeb się da wyklepać? Nie wygląda... Da się wyklepać swój durny łeb? Nie wygląda najgorzej. To nie wygląda! Kiedy? Zakład to zakład, ale zrobiło mi się ich żal, a bardzo nie lubię tego uczucia. No, powiem ci, jestem dumny z ciebie. Nie spodziewałem się, że wytrzymasz cały dzień. Myślałem, że skończy się to po godzinie. Że kupisz sobie jakiś, nie wiem, nowy helikopter albo kolejną chatę w Dubaju. Nie wydałem na siebie złamanego tysiąca. Patryniu kochany, powiem tak. Elegancja w anus ukochana Francja. To jest samochód. Tamto to był szmelc. Dziękóweczka! Nie wydałem załamanego tysiąca na siebie. Co to za ludzie? Kto w ogóle za to płaci? Serio? Ktoś zwrócił na to, że kierownik wytrzyma choć jeden dzień bez wydawania szmalu? Niech księgowy sobie liczy te swoje podatki, byleby mi do michy nie zaglądał. A ja będę... Hej tuś! Chodź, rybę z tej kasi zrobiłem, chodź szybciutko, masz. Spadam, elo. Kizo! On wrócił. No. Kto? On. Kurwa! Piszę z nią SMS-ki, zawsze jak się odpalę pod linię.